Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Zapoznajmy się z ważnym komunikatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Karol Nawrocki informuje o tym, co będzie miało miejsce 2 września. 148 trumień ze szczątkami 700 ofiar zbrodni pomorskiej dokonanej przez Niemców będzie krzykiem historii, obrazem przeszłości, która się nie skończyła. W ciągu ostatnich 3 lat w Dolinie Śmierci w Chojnicach prokuratorzy IPN odnaleźli 5 masowych mogił. W nich około 700 szczątków Polaków mordowanych przez Niemców. Ponieważ rząd niemiecki nie uwzględnia ich w swoich precyzyjnych rachunkach, tych rzekomych reparacji, bo ci ludzie już nie żyją, ale IPN odnalazł tych ludzi po 80 latach i zapewni im godny pochówek. Chojnice, 2 września 2024 roku. Drodzy państwo, ważny komunikat. 2 września bądźcie państwo z Telewizją w Polsce. To będzie wielki hołd dla tych, którzy już nie mogą opowiadać o niemieckich zbrodniach, bo zostali przez Niemców zamordowani w bardzo precyzyjny sposób. Będziemy na bieżąco informować o uroczystościach, ale teraz przejdziemy do bieżącej polityki. 100 miliardów, tyle Donald Tusk widzi pieniędzy, rzekomo wyprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość na cele wyborcze. Zobaczmy, jak na ten temat mówi wiceminister finansów Marcin Łoboda. To jest kwota, która na pewno będzie rosnąć. To z jednej strony dlatego, że my zaczynamy kolejne audyty. Na przykład w zeszłym tygodniu mieliśmy rozpoczętych, tak jak pan premier powiedział, 90 audytów. Na dzień dzisiejszy jest już ich 96 podmiotów i instytucji. Te podmioty z biegiem czasu, jak będziemy zbierać dowody, być może się rozszerzą. Samego ministra finansów Andrzeja Domańskiego przyciśnięto w mediach. O jakie 100 miliardów chodzi? Gdzie te pieniądze? Jakie tu dokładnie kwoty wchodzą w grę? O to, co minister Domański odpowiedział. 100 miliardów to kwota, która jest objęta badaniem. 5 miliardów złotych to kwota, gdzie są ustalone już nieprawidłowości. Z kolei ponad 3 miliardy złotych to kwota, odnośnie której zostały już złożone zawiadomienia do prokuratury. Więc pracujemy, Krajowa Administracja Skarbowa pracuje, w tej chwili trwają kontrole w 90 jednostkach, w tym 17 ministerstwach. No i bardzo punkt po punkcie sukcesywnie oceniamy kolejne, badamy kolejne. Czyli w sumie na dziś to jest 20 razy mniej niż 100 miliardów złotych, jeśli chodzi o nieprawidłowości. Dokładnie, tak jak powiedział pan premier na konferencji w piątek, 100 miliardów to jest ta kwota badana, 5 miliardów złotych to już są te, to jest ta kwota, której nieprawidłowości wiemy, że dotyczą. W Telewizji w Polsce tę sprawę będą między innymi komentować dwoje posłów z Polski 2050, pani poseł Ewa Szadler na łączach i w studio pan poseł Andrzej Kosztowniak z Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł mi wybaczy, że zacznę nie od kobiety w tej części rozmowy, ale ten zarzut 100 miliardów dotyczy Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, ogromne pieniądze. To ile z tego panu przypadło na kampanię wyborczą? Smutno mi powiedzieć, bo zero, ale wie pan, to jest troszeczkę takich, to 100 miliardów jak 100, w ogóle 100 to jest taka ciekawa liczba w Polsce. Kiedyś, no wyliczono, to były audyty bardzo poważne. Kiedyś Lech Wałęsa mówił o 100 milionach, teraz Donald Tusk mówił o 100 obietnicach, później było 100 dni na te 100 obietnice, teraz jest 100 miliardów, z których słyszymy, że tak naprawdę to mówimy o 5, za chwilę z 5 się być może zrobi 2 czy 3. To wygląda, proszę państwa, troszeczkę tak jak z tą grupą wniosków dla uchodźców, imigrantów w Polsce. I przyznaję, proszę państwa, kiedy przestałem wierzyć administracji Donalda Tuska w odniesieniu do tych liczb. Jednego dnia pamiętam taki, być może teraz będzie takie wspomnienie, retrospekcja, ale pamiętam jednego dnia usłyszałem od jednego z posłów ministrów telewizji 600 tysięcy, drugi za chwilę przebił 900. No i po 2 czy 3 godzinach usłyszałem, że chodzi o 1 600 000. No, muszę państwu powiedzieć, że jeżeli ktoś tak podaje w ciągu 2-3 godzin z dokładnością do miliona w tom albo w tom osób, które ponoć w ogóle znalazły się w Polsce, a później na koniec okazało się, że uwaga, jest do kilkuset wniosków, nie osób, ale wniosków, które były składane, i na tym się kończy ta cała afera, po czym oczywiście jeden czy drugi z panów zostaje, nie wiem, europosłem, czy robi jakąś błyskotliwą karierę, ale to jest raczej kariera tych osób, ale nie odkrycie wielkiej afery. I myślę, że tu w dużej mierze będzie dokładnie tak samo wyglądało. Poczekajmy na te audyty, ale to, co jest dla mnie istotniejsze, i tu mówię
mówię raczej jako poseł, który zajmuje się w polskim parlamencie finansami polskimi, chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Ministerstwo Finansów oczywiście musi prowadzić audyty, ale Ministerstwo Finansów to jest przede wszystkim ministerstwo, które ma zająć się pozyskaniem pieniędzy do polskiego budżetu. Ja bym dzisiaj raczył radzić panu ministrowi, panu wiceministrowi tego, aby powiększali bazę podatkową, aby wprowadzili choćby e-fakturowanie. Te 100 miliardów od oczywiście, że mogą mówić o tym, no bez wątpienia, tylko w tym samym zdaniu pan minister mówi o 5, a później schodzi do 3. Więc z dużą, naprawdę z bardzo, ale to bardzo dużą dozą tolerancji do tego podchodźmy, jeżeli finansista od 100 do 3 miliardów potrafi zejść w ciągu jednego zdania. I to tytułem komentarza. Istotniejsze jest to, że dzisiaj rząd Donalda Tuska, mając przygotowane instrumentarium po rządzie Mateusza Morawieckiego, jednoznacznie powiem, krajowy system e-faktur, który był przygotowany przez PiS, który mógłby dać naszemu budżetowi od kilku do kilkunastu miliardów złotych rocznie, proszę państwa, został cofnięty. Po raz kolejny przyszła grupa ludzi, która de facto, można powiedzieć, że w jakiś dziwny sposób nie myśli o tym, aby dochody dla budżetu państwa były większe. Czy to chodzi o to, żeby znowu grupy międzynarodowe wyłudzały większą ilość pieniędzy? Pan poseł tu o budżecie, aby, o faktach, o no chyba ale, nie o to chodziło w wystąpieniu Donalda Tuska, by rozmawiać wie pan o pieniędzach ale ludzie, Polaków, ale tylko ja jestem bardzo pragmatycznym człowiekiem. Być może nie takim politykiem, nigdy pewnie nie będę takim politykiem jak Donald Tusk, też nie chciałbym być takim politykiem jak Donald Tusk, ale dla mnie istotniejsze jest to, nie to, co się mówi tylko, ale to, co ludzie, zwykli ludzie, Nowak, Kowalski, ma z tej całej polityki. I czy oni będą mogli liczyć na to, że w Polsce będziemy mogli finansować zbrojenia, będziemy mogli finansować nasze zdrowie, które powinno być dofinansowane, czy będzie dalej 13 emerytura, być może za rok usłyszymy, że tak naprawdę, szanowni państwo, miesięcy jest 12, po co wam 13 emerytura, czy wiele innych rzeczy, które było dane, a Donald Tusk mówił jednoznacznie, że nic nie będzie zabrane. Poza tym naobiecywał w tych 100 konkretach na setki miliardów złotych rocznie. Bo proszę państwa, jak zaczniemy składać do kupy to wszystko, to się budują rachunki na setki miliardów złotych. Gdzie to wszystko jest? Pan poseł tutaj to jest retoryka, a ja mówię, ale w polityce chodzi też o igrzyska, o okrągłe liczby, no, które mają zapaść w pamięć. Okay, to ja o to, żeby przykleić do was 100 miliardów, ile procent kosztownia jak politykiem. Czy to jest innym politykiem. Pani poseł, profesor to Antoni jednoznacznie Dudek, dostałem zero. Dostał pan zero. No to reszta miała więcej w takim razie. Pani poseł, pewnie tak wyszło. Pani poseł, profesor Antoni Dudek, politolog, który jest ambiwalentny wobec wszystkich partii, on komentuje od lat krytycznie wobec każdej władzy, napisał, że te 100 miliardów właśnie, to najpierw było 100 milionów na Muzeum Powstania Warszawskiego, teraz 100 miliardów przewalonych podobno przez PiS. I cytuję profesora Dudka: uwielbiam te wakacyjne przedstawienia premiera Donalda Tuska, jasno pokazujące, co sądzi o poziomie umysłowym większości Polaków. To brzmi trochę obraźliwie, jakby te 100 miliardów rzekomo przewalonych przez PiS było przekazem dla głupich ludzi. Jakby to pani skomentowała? Ja nie będę komentowała tutaj pana profesora, którego zresztą bardzo szanuję i jego analizy też nieraz słucham. Uważam, że mniej emocji i powściągliwość języka dałaby nam przestrzeń do większej merytoryki. Jeśli chodzi o 100 miliardów, o tę kwotę, która padła z ust pana Donalda Tuska, to ja bym podkreśliła, że pan minister finansów, pan Domański, bardzo precyzyjnie i jednoznacznie te przekłamania wyjaśnił. Jeśli na dzień dzisiejszy mamy 60 osób, którym już zostały postawione zarzuty, to ja bym nie chciała, żeby to było znowu bagatelizowane i mówione, że to jest tylko okres ogórkowy w polityce i nic z tego nie wyjdzie. Proszę państwa, sytuacja w budżecie nie jest ciekawa i chciałabym się odnieść do zdania, które pan poseł z PiS-u powiedział, iż rząd został przygotowany po rządach Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. No więc tak tylko konkludując, chciałabym powiedzieć, że czy tym przygotowaniem można nazwać to, że Zjednoczona Prawica doszła do władzy w momencie, kiedy nasz dług wynosił
800 miliardów złotych, a na dzień przejęcia znowu z rządów Prawa i Sprawiedliwości do naszej zjednoczonego rządu 15 października, to się już niestety prawie że podwoiło. Mamy 1 500 miliardów zadłużenia. Więc czy to jest naprawdę przygotowaniem dobrego miejsca do zarządzania? No niestety nie. Jedną z form zarządzania i poszukiwania pieniędzy są też oszczędności, bądź też sprawdzenie przez wymiar sprawiedliwości tego, czy doszło, chociażby teraz mówię o tych 60 osobach, którym zarzuty zostały postawione, czy doszło do sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy. Ja chciałabym podkreślić, że musimy odczekać i zobaczyć naprawdę, co z tego wyjdzie. Ja traktuję osobiście te 100 miliardów jako taką górną granicę. Wolałabym, żeby to była górna granica, i nawet chciałabym jako Polka, jako obywatelka tego kraju, żeby nawet się to o 50% zmniejszyło z korzyścią dla poprzedniego rządu, ale też z korzyścią przede wszystkim dla naszych obywateli. A to tak wypadło, że taka okrągła kwota akurat 100 miliardów, bo to naprawdę wygląda jak ustawka. Pani poseł, no tak żeby ładna liczba się pojawiła na ekranie telewizyjnym. 100 miliardów. Panie redaktorze, my powinniśmy mówić o rzeczach ważnych i teraz się skupianie na temat kwoty, czy ona ładnie, czy nieładnie wygląda, skupmy się na tym, że naprawdę dochodziło być może do sprzeniewierzenia ogromnych pieniędzy, być może do tego, że po prostu osoby, które zasiadały, być może traktowały niestety, ale pieniądze publiczne jako własną skarbonkę wyborczą, a tego naprawdę nie życzyłabym przede wszystkim Polakom. Mocne zarzuty, panie pośle, to na koniec 2 minuty, aby pan się do tych zarzutów ustosunkował. Bardzo chętnie do tych pieniędzy się odniosę. Pani poseł, szanowni państwo, oczywiście jeżeli porównamy jedną kwotę długu do drugiego i wiadomo, że ona będzie rosła, ale musi pani pamiętać o tym, że choćby wpływy podatkowe w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosły ponad 100%. Ponad. Polska gospodarka urosła w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło najwięcej w polskiej historii. Więc porównywanie dzisiaj presaldo złotówki do złotówki w momencie, kiedy gospodarka, kiedy państwem oddawaliście, była warta tak mniej więcej 1,5 biliona złotych, a dzisiaj jest warta, kiedy ją dostaliście po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, prawie 3, trudno jest porównywać złotówkę do złotówki. Tak samo jakby trudno porównać 1,5 biliona złotych polskiego długu na przykład do niemieckiego. I posłużę się dwoma bardzo ważnymi elementami. Z jednej strony to jest poziom długu i poziom długu za państwa rządów dochodził do poziomu 60%. Dlatego tylko i wyłącznie dlatego premier Donald Tusk zabrał pieniądze z OFO, narażając się na odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, bo być może kiedyś taka sytuacja się zdarzy, że ktoś go za to postawi pod Trybunał Stanu, bo nie miał tytułu do tego prawnego, żeby zabrać te pieniądze i tym samym uratował próg 60%. Wy dostaliście dzisiaj poziom długu publicznego na poziomie 50 paru procent w relacji do innych państw, które mają jak Francja 114, Włochy bodajże około 114 też procent, Grecja prawie 150 i jeszcze jednej ważnej rzeczy, czy dwóch ważnych rzeczy, najmniejszym poziomie bezrobocia w Europie wśród dużych i średniej wielkości gospodarek i największym wzroście gospodarczym wśród dużych gospodarek Europy czy większych. To są parametry, które wskazują na to, że państwo dostaliście bardzo rozpędzoną gospodarkę. I pani A część tego koniec. Długu jest elementem podjęcia wspólnej decyzji co do poziomu zadłużania się przez nas na obronę narodową. Bo przypomnę, że w ostatnich latach wydaliśmy setki miliardów złotych dodatkowych do obrony narodowej i teraz też będziemy wydawać. I co więcej, nigdy państwu ja nie postawię zarzutu, że na to wydajecie pieniądze, bo dług również może być mądry, a może niekoniecznie mądrze powstawać. Ostatnie zdanie z kropką, pani poseł Ewa Szadler. No bardzo mi miło tutaj podkreślić, że jesteśmy przynajmniej jednomyślni, jeśli chodzi o kwestię naszego bezpieczeństwa. I to, że w sytuacji, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, a hybrydową również u nas, że tutaj jest nasza zgoda ponadpartyjna, ponadpolityczna do tego, że musimy się zbroić, do tego, że musimy prowadzić głęboką debatę na temat naszego bezpieczeństwa w momencie, kiedy Putin nie śpi, kiedy jego apetyty polityczne są dramatyczne.
Natomiast a propos gospodarki, że wzrosła ona o 100%, chciałam się tylko krótko odnieść, że... Ostatnim zdaniem, pani poseł, bardzo proszę. Wszelkie porównania przy okazji tego, że inflacja prawie 50% wyniosła za państwa rządów, może nie tylko z państwa winy, ale również z winy pandemii, to jednak... No, nie 50, pani poseł, tam był epizod kilkunastu procent, to prawda, ale 50 to dla 20 nie mieliśmy. Ceny to tak jak 100 miliardów i 3. Do 2023 w niektórych momentach naprawdę są wyższe niż 50%. To nie chodzi o sam wskaźnik, mi tylko o drożyznę. Pani poseł, nawozy za państwa rządu w ciągu kilku miesięcy wzrosły nie 100%, tylko 400%, tak mówią rolnicy. Panie i panowie, tutaj w tych liczbach się już w ostatnich sekundach nie uporządkujemy. Muszę państwu podziękować, ale z wdzięcznością za rzeczową rozmowę. Pani poseł Ewa Szadler, Polska 2050. Pan poseł Andrzej Kosztowniak, Dziękuję bardzo pani poseł za Sprawiedliwości. I państwo, drodzy widzowie, którzy mam nadzieję pozostają z nami, Telewizja w Polsce wraca za chwilę.